Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, jeżeli ktoś dzisiaj rano odpalił sobie World of Tanks, to powitała go ta oto zacna, fantastyczna wiadomość, czyli kolejny raz możemy delikatnie uszczuplić zasoby naszych pieniędzy i sprawić sobie czołg premium, w tym przypadku niszczyciel czołgów premium. M56 Scorpion tym razem, czyli niszczyciel siódmego poziomu. I dodatkowo 5850 golda w głównym zestawie. A teraz zobaczmy sobie zestaw bardziej ubogi, który nas interesuje zresztą również bardziej. Dobra, gdzie to miałem? Tutaj. Czyli tak, weź teraz, a niech się ucieszą, że ktoś kliknął. 178 zł to kosztuje. Dodatkowo dostajemy tutaj 15 misji 5 razy za zwycięstwo. To jest dosyć fajne. Szkoda, że tych takich misji nie można kupować. I 10 razy rezerwa osobista plus 100% punktów doświadczenia dla załogi przez 2 godziny. Ale moi drodzy, jak klikniecie sobie na specjalne, to zobaczycie informację, że oprócz tego zestawu jest też zestaw golutki i ten pojazd kosztuje 91 złotych. Czy opłaca się 91 zł dać za taki pojazd? Moi drodzy, są tutaj chyba fajniejsze pojazdy. Ja już się powtarzam niesamowicie często, ale no, są fajniejsze pojazdy. To jest jednak siódemka, jednak zabaweczka będzie niezła. Ja spróbuję zrobić jakieś porównanie. Ok, moi drodzy, dodałem do porównania nieprzypadkowo trzy pojazdy. I nie oczekujcie, że ja wam odpowiem, który z nich macie kupić, ponieważ są to tak różne pojazdy, że szok. Po prostu należy się cieszyć, że mamy taki wybór. Tutaj każdy coś dla siebie znajdzie. Skorpion, tutaj go widzicie, to jest pojazd malutki, który się bardzo dobrze ukrywa, bardzo celne działo ma, szybko skupia, dobrą depresję, dobre wychyły, czyli taki naprawdę snajperek. A T-15A to jest pojazd, który ma preferencyjny matchmaking, to jest bardzo, bardzo ważne i który dostał buffa dosyć sporego, ma najwięcej hapsa, ma fajny pancerz i może walczyć zarówno z dystansu, jak i może prowadzić natarcie, na pierwszej linii może być. Su-122-44 może wszystko robić, oczywiście do snajpienia tak się średnio nadaje, natomiast może być w pierwszej linii też. Może gdzieś tam z pół dystansu, z jakiegoś średniego dystansu nawalać, także super. Porównując te pojazdy, suczka to troszeczkę oczywiście inna historia. Jeżeli chodzi o AT-15A i Skorpiona, mają kilka podobnych rzeczy. Opuszczanie działa jest dokładnie takie samo, czas celowania jest dokładnie taki sam, celność jest, no niedokładnie, ale praktycznie taka sama. Jeżeli chodzi o DPM, AT-15A ma tutaj lepszy DPM, ponieważ 2180 do 1926, prawda? HP, jak widać, 1050, no tutaj AT-15A zdecydowanie wygrywa. Co jeszcze mogę wam powiedzieć tutaj, jeżeli chodzi o mobilność, bo to też ważne. Skorpion ewidentnie jest najbardziej mobilnym pojazdem. Zresztą zobaczcie, że ma aż 28 koni na tonę. To jest coś niesamowitego jak na TDK. Maksymalna prędkość, co prawda suczka ma większą, ale nie jest w stanie tak szybko jeździć jak 45 tutaj jest w Skorpionie. On od razu to osiągnie. Natomiast AT-15A tutaj pominiemy milczeniem, wiadomo co to jest. Prędkość obrotu, tutaj zarówno Skorpion, jak i Suczka mają podobne, aczkolwiek pamiętajmy, że wychył działa jest bardzo duży w Skorpionie, nawet większy niż w AT-15A, ponieważ ma 30 stopni w każdą stronę, a AT-15A 25 stopni. Penetracja, tutaj nie ma co porównywać, jest różna na tych pojazdach, czyli 175 dla suczki, 171, o ile się nie mylę, dla T-15A i aż 200, nie pamiętam, 212 chyba, albo 220, no zaraz.
Jaką ty masz penetrację? 219, no, czyli na pewno największa, prawda? I jak po takim czymś ja mam coś wam polecić? No słuchajcie, sami musicie wiedzieć po pierwsze, jaką załogę chcecie szkolić, no bo to jest bardzo ważne, prawda? Sami musicie wiedzieć też, jaki jest styl waszego grania, czy bardziej odpowiada wam taki moloch wolny i posuwanie się do przodu, dinganie troszeczkę przyjmowanie oczywiście od artylerii i tak dalej, czy też siedzenie gdzieś tam z tyłu skorpionem, czy też SU-122, taki mieszany tryb, gdzie możemy w pierwszej linii być też spokojnie, gdzie wylosowani na topie robimy niesamowite obrażenia ze względu na DPM, który wynosi, zobaczcie, 3051. W porównaniu do AT-15A i Skorpiona SU-122-44 to tutaj jest mistrzostwo świata po prostu, jeżeli chodzi o DPM, prawda? Także wybór jest arcytrudny. Oczywiście... Tak jak mówiłem, nie bez znaczenia jest tutaj w AT-15A tanie pestki i no, tani czołg, ponieważ teraz jest promocja, zobaczcie, bo musicie to wiedzieć. Otóż dzisiaj jest promocja na czołg na przykład AT-15A i on kosztuje zaledwie 4550 golda, to jest 70 parę złotych. I chyba suczka też będzie tutaj tym objęta. Tak, i suczka również 4725 golda. Także, moi drodzy, jest dylemat. Jest dylemat i to dosyć spory, bo i suczka, i AT-15A to są pojazdy warte zakupu. I jeszcze jedno wam powiem. Ten pojazd AT-15A w końcu będzie rarytasem, ponieważ ma preferencyjny matchmaking, więc na pewno nie zrobią mu normalnego, tylko raczej wycofają go ze sklepu. Tak mi się wydaje. Także dla grubego hallaka, który jest ociężały i nie lubi za dużo wirować po mapkach, ja bym wybrał to. Natomiast absolutnie się tym nie sugerujcie. Uważam, że tak różne style gry te trzy pojazdy prezentują, że nie da się powiedzieć. Sami musicie wiedzieć, którym tedekiem najlepiej wam się gra. A teraz, moi drodzy, oczywiście ja rozegram jakieś tam bitewki tym skorpionem. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Pierwsza bitwa, fantastyczne losowanie, tylko że mapka nieciekawa troszeczkę. Powiem wam szczerze, że ja tego typu TDK-ami w ogóle nie gram. Jeżeli gram TDK-ami, no to chyba widzieliście jakimi. Opancerzonymi po prostu, więc nie kampię raczej. A przynajmniej może inaczej. Kampię czasami, tylko nie w ten sposób, że bazuje na ukryciu własnego czołgu, prawda? No a tutaj jednak będę musiał na tym bazować. Strasznie fajne losowanie, no kurczę. Tylko problem właśnie taki. Do środka nie mogę pojechać, no bo bez sensu. Muszę jechać albo tutaj gdzieś. Mógłbym też podjechać tam do przodu. No zobaczcie, rusza się to świetnie. Mógłbym podjechać i spróbować... Dobra, zobaczymy, czy to wyjdzie. Sprzedać jeden strzał lim. Prawda? I później się przenieść gdzieś tam w te krzaki. Nie wiem, gdzie tu jest jakieś dobre miejsce. Może ten krzak nie będzie. Uwaga. Jest gość, zobaczcie. Ach, już dostałem. Celowali to. Myślałem, że uda mi się raz zdziałać coś. Najgorsze, że babok tu już celuje. O kurde. Dobra, mam nadzieję, że zniknąłem. Dingnąłem. Widzieliście to? Lipa polega na tym... Nie mogę swojego trafić. Kurczę, się boję. Konto zbanują. Dobra, ja tutaj się przykitram.
stamtąd nie trafił. Tak lipa, jak się swojego rozwali, to później człowiek musi, kurczę... Widzieliście, tutaj normalnie bym strzelił, no ale teraz nie odważyłem się. Niestety. Tutaj ich sporo wjechało. O, jest dość. Żebym spróbował go dziabnąć. Po 10 stopni. Tak średnio najeżdża mi tutaj starcza. O, 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 ARL. Dobra, trzeba zniknąć. Zaraz powinienem mu zniknąć. Kurczę, giną za moimi plecami. Giną, giną. Dobra, chyba mnie nie widzą. Co ja mam, biedny, teraz robić, powiedzcie mi? W dziesiątkę. Chyba mnie nie widzi, całe szczęście. Teraz na gąskę mu pójdzie. Okej, cały czas mnie nie widzi. Kurde. Dobra, udało się. Oj, kurde, nie przeżyję tego. Dink! Co jest z tym pojazdem? Co jest z tym pojazdem? Jaki dink? Dobra, zaczęli kapować. Kurde, nie dałem rady, ale jestem osłonięty, a on strzelił. Dobra, udało się. Nie wierzę, że pożar dostałem, no, jak nie wziąłem gaśnicy chyba, albo i miałem. No taka to była bitwa, słuchajcie, dwoiłem się i troiłem. Co mi tu wyszło? Taka była pierwsza bitwa tym pojazdem. No, moi drodzy, niestety drużyna ewidentnie się nie popisała, czyli przegrana bitwa to raczej nie jest moja wina tutaj, moja wina, moja bardzo wielka wina. 1600 obrażeń udało się zrobić. Zobaczcie, babostwo jak nawalało. No i zarobek, bo to jest ważne. Otóż zobaczcie, zarobek jest słabizna. Po prostu kurka wodna słabizna. 39 tysięcy na koncie premium bym zarobił za tą bitwę. A obrażenia 1600 tym skorpionem to nie jest jakiś totalnie kiepski wynik, uważam. Także zarobek moim zdaniem słabiutki. I może tak mogę powiedzieć jeszcze, że jeżeli to kosztuje 90 coś złotych, to wydaje mi się, że o wiele lepiej byłoby dołożyć kilka złotych i kupić sobie coś pokroju, na przykład, co tu jest, T-54 mod 1 na przykład, tutaj co mamy, Pantera 88, 7300 kosztuje, co tu jest jeszcze? Super Pershing, wszystkie te czołgi AMX, CDC, wszystkie te czołgi, moi drodzy, zarobią lepiej niż ten Skorpion, moim zdaniem. STA 2,
ósemki zarobią lepiej. No, za taką bitwę 1600 wiadomo, że tutaj nie spotowałem sobie, ale często będziecie mieli takie bitwy. Kolejny raz już mnie nie oszczędziło. Jest to ta mapka, wyrzucenie na ósemki. Panowie mają sporo ciężkich czołgów, Tiger 2, WZ-111, T-34, IS-3 i Franca. No, no, no. Gdzie ja zamierzam pojechać tym czymś? Pytanie, a gdzie będzie spot, nie? No właśnie, to jest to, że ja takimi miękkimi nie gram za bardzo i... Czy jechać tam? Czy też nie? Jakaś taka miejscówka by musiała być, no ale tutaj to co? Na tej wyspie nie chce mi się stać. Pewnie by tam coś ustrzelił, jeżeli oni zaczną atakować tamtędy, to na tej wysepce całkiem niezła pozycja. Tutaj gościu... Może coś wyskokuje zaraz. Ja bym stanął sobie w odległości, chociaż kurde niebezpiecznie tu jest. Jeszcze mi się ruszy. I nic mi z tego nie wyjdzie. Będę mógł strzelać, jak on to wyspotuje, tylko żebym ja nie dostał, kurde, teraz. IS-6 utonął. Ja pieprzę. No to się nieźle jest. Dupa. Niestety, dupa, 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 dupa. IS-3 może coś wyspotuje. Bardzo odważnie pojechał. Co on, kurka, robi? Gdzie on jedzie tym ISM-3? Co za koleś? No co to za team mi wylosowało, no? No i tu nikogo teraz nie ma, no... Ja chromole, trzeba stąd spieprzać i to patrzcie, tam nikogo nie ma. Nie no, to są jakieś żarty, ja nie wierzę, że to się dzieje naprawdę. A ta nasza KW-5 to przepraszam, ach, środkiem pojechali. Dobra, to tu będę miał zero obrażeń. Ja jeszcze oczywiście spróbuję. Czy ja tu bym mógł pomóc? Nie. To jest lipa. Może spróbuję po jakieś babodztwo pojechać? No dostałem, widzicie, jeden strzał, pół chapsa nie ma. Tu te nasze czołgi troszeczkę dały radę. Ja bym po baboka pojechał. Tego ISA-3 z tłuką pewnie. Tu już nikogo chyba nie ma. Rewaloris się broni. Kurde! Wiecie, że to w ogóle wygrane może jeszcze być? Tylko ja bym musiał tego rewaloriza... Co to jest? To jest to on. Wykryty? Kurde, RHM, nie wierzę. Nie, to jest już lipa. Gdzie dziadostwo jest? Teraz już nie mam po co tutaj wracać. Jest dziadostwo. Boże, szkurka wody.
bitwa, widzę, wygrana. No ja tutaj się totalnie nie popisałem. Jeszcze jest ten tiger. Dobra, jeszcze coś tu mogę skubnąć, tylko muszę na nich poczekać. Babok tam uciekł. Czy ten tiger jest na awku? Dobra, jedzie T25-2. No, mogłem przyjechać sobie demek zrobić. Silniczek może? Niestety nie. Ale dupiata bitwa. Kurka, co się najeździłem, to moje. Co się najeździłem, to moje. Jeszcze teraz z baboka dostanę. Ale dwa baboki utłuczone. No nie. Nie wiem, czy wam będę pokazywał, bo tutaj nic nie było w tej bitwie. Nic ciekawego się nie wydarzyło. Zarobek za taką bitwę 36 tysięcy. Okej, mamy lotnisko. Tym razem lotnisko. Spróbuję przykampić po lewej stronie. Oczywiście bardzo by mi było nie na rękę, gdyby tam za kamień ktoś pojechał, ale mam nadzieję, że tak się nie stanie. Siódmy poziom, isy, KW-3, czyli ruski rządzą, KW-13, T-43, T-43, zobaczcie. Kurczę, same ruskie, nie ma żadnego niemieckiego pojazdu. A u nas? E-25 jest, Jagdpanther, no, czyli jest coś tam. To działo, słuchajcie, troszeczkę jest kapryśne. A, jeszcze myślałem, że tu wentylację będzie można zamontować. Oczywiście nie można, no bo... O, jedzie chyba na to miejsce, gdzie ja chcę jechać, E25. Słuchajcie, nie można, bo jest to odkryty pojazd, więc wentylacji tutaj raczej nie zamontujemy. Powiem wam, że to działo takie trochę kapryśne się wydaje. No, ono jest niby celne, ale potrafi... Kurczę, kiepską robotę zrobić. No właśnie, tu jest to miejsce fajne. Ja spróbuję stanąć gdzieś tak tu. Tutaj nie mam przestrzału. Kurde. Tu powinienem mieć przestrzał. Dobra. No ale tam już jest nasz pojazd. Jest KW-3. Może się panowie tutaj pokuszą o atak tędy. Liczyłem na to, że tam będą wyjeżdżać. Niestety nie wyjeżdżają. No niestety, to takie granie tym TD-kiem. Nasi dosyć ostro tam, widzę, zaatakowali.
Tak, wycofani trochę są tymi ciężkimi czołgami. No, 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 no. O, tu jedź, tu. A jeszcze sobie... Aj, kurde, przeleciało. Ale wyjeżdżają. Dobra, coś weszło. IS ma już tylko 1%. Niedobrze. Kurka, nie zasłaniaj, proszę cię. Weszło. Jest następny ISIOR. Zlikwidujemy ich. Pięknie. Po prostu pięknie. Problem jest taki, że zlikwidowali wszystkich naszych prawie, że. I nie mamy tutaj spota, jak wyjadą. Może być nieciekawie. Raz, dwa. No może być nawet bardzo... Ach, przeskoczył. Zresztą nie mam tam bicia. No, SOS. Kurde, nie mam bicia. Lipa. Och, nie trafiłem. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Tutaj nie mam nic. Ajajajajaj, ale nie fajnie. Ten E25 widzę coś też chyba nie może trafić. Tym go nie pokonamy. Och Jezu, widzicie to działo? Dobra, będziemy się tu trzymać, no bo co? Kurczę, tam jest gościu. Dzida, 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 panowie i panie. Kurka, spot? Ale lipa, no myślałem, że tutaj mnie nikt nie wyspotuje. Znowu podpalenie. A ja nie przebiłem, jaka? Może ja też cię podpalę, co? Lipa. No niestety, słuchajcie, nie udało się. 1935 uszkodzeń. Czyli jako Tedek wykonałem swoją robotę. Black Prince strasznie słabo. Black Prince na siódemkach to jest bestia. No u nich babostwo. Znowu babostwo, słuchajcie, na pierwszym miejscu. No masakra. Wsparcie. Wsparcie w bitwie. Kurka, pierwszy damage. Dobra, no taka to była bitwa. Nie będę pokazywał wam tylko wygranych, jakichś tam niesamowitych. Takie były, więc takie pokazuję. 1935 obrażeń w tym momencie.
i mamy 42 tysiące na premium, 28 normalnie. Tak to było. Żegnam się z wami. Do usłyszenia. Zdecydowanie wolałbym jednak AT-15A. AT-15A bardziej mi leży. Uważam, że w tej bitwie zrobiłbym na takim losowaniu lepszy wynik AT-15. To tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.